Pierwsza emisja wystąpienia Wojciecha Jaruzelskiego nastąpiła o 6 rano. Ci, którzy jeszcze spali, dowiedzieli się o wprowadzeniu stanu wojennego o 9. Zamiast teleranka na ekranach, Polacy zobaczyli i usłyszeli generała Jaruzelskiego. Ojczyzna znalazła się nad przepaścią. Już nie dni, a godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę. Taką wizję generał Jaruzelski roztaczał przed Polakami. Awanturnikom trzeba skrępować ręce. Mówił, dodając, że Rada Państwa wprowadziła o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Te słowa sprawiły, że Polska wstrzymała oddech. W nocy z 12 na 13 grudnia niemal 10 tysięcy osób trafiło do obozów dla internowanych. Zawieszono działalność szkół i uczelni, przerwano łączność telefoniczną. Na ulicach pojawiło się uzbrojone wojsko. Wszędzie pojawili się komisarze wojskowi. Wprowadzono godzinę milicyjną, ograniczono obywatelom możliwość przemieszczania się. W następnych dniach do Polaków trafiały tragiczne informacje. 16 grudnia doszło do pacyfikacji kopalni Wujek, podczas której zastrzelono 9 górników, a kolejnych 21 zostało rannych. Następnego dnia, w 11 rocznicę wydarzeń grudniowych, na Gdańskiej ulicy padły strzały z broni maszynowej i znowu zginął człowiek. A kolejni zostali ranni. Restrykcje wynikające z przepisów obowiązujących w czasie stanu wojennego nie zatrzymały społecznego oporu i woli przemian. Stan wojenny jednak trwał 17 miesięcy.